Siemeczko, krótka piłeczka, ja jestem ciągle na urlopie, ten urlop się już chyba kończy w momencie, kiedy go oglądacie, ale jeszcze jestem. Zanim wyjechałem, chciałem nagrać ten odcinek, ponieważ dawno nie grałem w żadne retro gry lub tak zwane pixelozy, które ja tak nazywam. A jakiś czas temu na Good Old Games, gog.com, trafiłem na Janosika. Chyba Janosika nie trzeba nikomu przedstawiać. Kozacka postać, niby polska, ale tak naprawdę słowacka. To jest chyba pierwszy mój superhero z dzieciństwa. Oczywiście po filmie z Perepeczkiem. Było gorzej, gdy Perepeczko wiele lat później pojawił się jako komendant policji w 13 posterunku i ten cały czar prysnął. Ale w 2004 roku, dokładnie się sprawdzę, przed wyjazdem moim do Anglii, tak, 2004, udało się trafić tą książeczkę, może wam pokażę, o Janosiku. Nie jest zbyt gruba, dlatego że ma 60, jakieś 90 stron, łącznie z jakąś mapką, gdzie działał Janosik i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedzmy same suche fakty historyczne. Więc Janosik był Słowakiem, nie był tak bardzo dobry, jak mu się przypisuje te wszystkie jego zasługi, aczkolwiek rzeczywiście, można powiedzieć, po części grabił bogatych, rozdawał biednym. Jeśli będziecie mieli okazję się sobie trafić książeczkę, poczytać, polecam. Nie wiem, sprawdźcie sobie na www.książka.net.pl, jeśli jeszcze istnieje taka strona, albo na www.homini.com.pl. Sprawdzałem ostatnio w Empiku online i jej nie ma, ale są inne. Polecam. Grę Janosik trafiłem z 2 lata temu niechcący przypadkiem, czego nie żałuję, ale jeszcze w nią nie grałem tak naprawdę, więc się przyznaję bez bicia. Została zrobiona i nam dostarczona przez Onyx Game. Onyx Games mają swoją stronę onyxgames.com. Właścicielem, chyba jedynym deweloperem i producentem w tej grze jest pan Marcin Onysko, który już w tym momencie pracuje nad Janosikiem 2. Mają swój kanał na YouTube jako Onyx Games. Mają 38 subskrybentów teraz, w tym momencie, jak to nagrywam. Więc wypadałoby chłopakom pomóc, nie? No. Ja jeszcze mam jakieś 40-50 minut, zanim moja rodzina się zwali na chatę i mi wszystko zacznie tutaj przestawiać i atakować mnie z każdej strony, więc stwierdziłem, że zanim pojadę na urlop, odpalę sobie Janosika i sprawdzę. Na gameplayach, które oglądałem w necie, wyglądał mi trochę jak Montezuma Revenge z Atari lub z Commodora. Jest to typ gier, które mnie jara. Polska produkcja, Janosik, kultowy hero, tam, tarararararam. I przede wszystkim pixeloza. Pikselki uwielbiam, dlatego że jestem tak stary jak one. No, dobra, zaczniemy. Zaczniemy sobie grać. Ja za chwilę założę sobie słuchaweczki i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, ale zobaczymy, czy Janosika będzie można obsłużyć moim joystickiem do Xboxa. A mój joystick do Xboxa jest na tyle fajny, bo jest stary. Nie tak stary jak ja, ale ma światełeczka, które mu się świecą, a przede wszystkim ma tutaj wentylatorki, które chłodzą. Proszę bardzo. Moje rączki, jak gram. Zobaczmy zatem, czy da radę na tym pograć Janosiczka i jak Janosik wygląda. Możecie oczywiście też obserwować moją piękną twarz, enjoyującą się pierwszymi chwilami gameplaya. Zaczynamy. Słuchaweczki na mordeczkę. O. Czekajcie, żeby tak, żeby to brzuch widać. Czekajcie, o, tak widać mój brzuch. Instagram! Rzeczywistość. Dobra, jedziemy. Troszkę bliżej, mam nadzieję, że nie ten. New game. Obsługuję. Myślicie, że Janosik pił Janosika? Gość wygląda jak Che Guevara, czy nie? Shaun the Sheep? W Anglii Walijczyków nazywają Sheep Shaggerami. O, dobra, słuchajcie, działa! Działa! A, skaczemy. Kroimy. Tu nic, tu... Ej! A czemu ją po angielsku?
Dobra, czekajcie. Jakieś opcje? Op. Opcje. Ja chcę mieć to po polsku, ej. Polski. Dobra. Gamepad wykryty. Polski jest. Powrót do gry. Jedziemy. Już widzę zamek tego łajdaka hrabiego. Von Żura. Polska. Polska to była. Kreaturze przyszło do głowy zasadzki urządzać. Ja mu pokażę zasadzkę. Boję się tylko, że zacznie torturować moich kamratów, zanim zdążę ich wolnić. Lecimy. Zanim ja zdążę zagrać. Ej, powiem wam, że się naprawdę fajnie gra. Jest dość płynna. U nas to się kiedyś nazywało miodność grania. Jaka jest miodność tego grania? Trzymaj klatę, kurwa, tu kos. Brzucha nie pokazuj. Masz być jak ten jenosik. Przeturlaj się. Dobra, poczekajcie, bo tam nie ograbiłem tej chaty. Tu trzeba pewnie mieć klucz. Potrzebuję klucza, jenosik. Nosiku, zrób se siku. Niam, niam, niam. Dobra, turlamy się. I turlamy się, okej. Okay. Dobra. Ej, fajna muzyczka. Kurde. Przypomina stare mi czasy, jak graliśmy u kumpla w Atari, bo on miał Atari, a ja miałem Commodore. Ale nie miałem Montezuma Revenge. Gdzieś mi się chyba kiedyś obiło o uszy i oczy, że ktoś próbował lub próbuje zrobić remake Montezumy. Jestem ciekaw, czy to prawda i czy to da radę ogarnąć. Oj! LS. LS. LS? A! Dobra. Kurde, bardzo fajnie, że obsługuje pada. Panu Marcinowi należą się gromkie brawa. Mapa. Otwórz mapę. Jak? Nie wiem jak. Dobra, nieważne. Lecimy. Myślę, że bez mapy też dam radę się tu poruszać. Ale czad. Kurde, słuchajcie. O kurwa. Nie tak. Dobra, ale dam radę. Aha. Mam trzy serduszka. Nie, mam jedno z trzech. Dobra. Kurwa, tam jest serduszko. Nie wiem, czy dam radę dolecieć. Poczekajcie. Nic na pałę. Oż ty, kurwa. O, pierdole, dobra. Ej, i zginąłem i mnie wykopało do angielskiego języka. Macie to? Ale dobra. Lecimy. Bez sensu trochę. Tylko nie mówcie, że ja wszystko muszę od nowa robić. Dobra, to jest trochę lipa, ale z drugiej strony, idąc z duchem starych, klasycznych gier, takie były prawa natury. Zginąłeś, wszystko zaczynasz od nowa. Skoro jestem pała, co się nie stara, trzeba mnie jebać i karać, jak mówił mój dowódca w wojsku. Ej, ale naprawdę bardzo się przyjemnie gra. Pewnie teraz sobie obiecam, że to będzie gra, którą w końcu skończę i przyjdę całą. A się może okazać, że nigdy do niej nie wrócę, bo zapomnę. Po urlopie. Bo ta cała miażdżyca. O. Po tych wszystkich kebabiszczach i schabowszczakach. Uprzykrzy mi życie. Dobra, a jak mam mapę? Jest mapa, aha. Tu jestem. Barbican. Jestem tu, a mam iść tam. Dobrze, dobrze. Lecimy. Trzy serduszka, trzeba uważać. Uważaj, Janosik, kurwa, nie daj dupy, chłopie. Ha, dobrze, widzicie? O, dobra, ogarnąłem. Nie jestem taki głupi, na jakiego wyglądam. Ale niestety jestem taki brzydki, na jakiego wyglądam.
klatę do przodu. Żeby moja mamusia lub moja żona widziały mnie teraz. Co ja tu wygaduję? O kurwa, pies! Miecz, miecz! Dobra, Jezus Maria, zapomniałem, że mam pies. Nie widać go było w tych pikselach ukrytego. Chodź tu, Reksio. Dobra. Zero energii z pieska. A to kto? Magik! To nie był magik. To był woźny. Restore health. Jak? Guziczkiem, dobrze. Te guziczki coś tam jednak robią. Okej, okay, tu się restoruje się healtha. Okej. Okay. Janosik prawie jak Mario. Skacze i zbiera denary. Denary, by mieć na... harnasia. O nie! Dobra. Załatwiłem go, dobra, słuchajcie, ej. Jestem ciekaw, jaki jest długi gameplay. Ale wiecie co? Coś zgarnąłem. O! Dear boss, it's good to see you. You can take these shackles off me, will ya? Okay, I'll cut it soon. When I free you, run away to our secret hideout. In the mountains. Yes, boss. Yes. Nawet animacja była. Dobra. Okej, okay, jeszcze tam czegoś nie odkryliśmy. Tego. Tutaj nas nie było. A masz. Dawaj mi denary. Sekret? Game saved, kurde! Odkryłem save'a! Chuja! Nie wejdę! Trzeba chyba jakieś kluczyki załatwić, ale... Ej! Czy tu się tutaj nie da... jakoś... Kurde, no. A jak tu wejść? Tam był jeszcze jakiś ten. Tam było serduszko, ej, słuchajcie. Aha, kurwa, słuchajcie, patrzcie, nie. Kurwa, no. Dobra, lepsze to niż nic, nie? Dobra, lecimy dalej, zobaczymy. Aaa, dobra. Aha, bubbles for oxygen, dobra. Jakoś ryba. Kurwa, normalnie Mario 8. Kurwa, nie dopłynąłem, no. A to wszystko, że się... To wszystko przez to, że się spieszę, bo mnie rodzina zaraz... zaatakuje i nie będę mógł pograć. Ale słuchajcie, co wam powiem. No, nie martwcie się takimi rzeczami. Przecież trzeba być szczęśliwym. Szybko. Jest, dobra. Health restored. Tu pająk jest. Teraz bym chciał jakoś wrócić. Jeśli pan Marcin tą grę zrobił samemu, to naprawdę... Jestem pełen szacunku i podziwu. Ja jedyne co potrafię zrobić to... Nawet nie chcecie wiedzieć co. A, proszę bardzo. Tu już my byli. Dawaj balon. Okej. Dawaj. Nie tu się... Jest! Ej! Ja to muszę jakoś stąd przejść. Tam chyba, dobra.
Dobra, teraz magika. Kurde, no, słuchajcie, teraz tak. Mapa. Tam są drzwi. I... okej. Okay. Taki buty. Nie ma mapy tutaj. O to chodzi. Dobra. Save it. Super. Dobra, załapałem. Ej, naprawdę, słuchajcie. Gra jest fajna. Wieczorem przy drinku, przy piweczku, przy kebabiszczu można sobie popikać. I stawiam sobie na punkt honoru przejść ją, żeby nie było obciachu. Ale może, że możliwe, że za chwileczkę będę kończył. Aczkolwiek, ponieważ przyjadą moi. A kurwa, tam jest dźwig. A pierdole. Dobra, ale słuchajcie, no uczymy się, uczymy się. Fajne jest to, że gra ma ten stary kultowy motyw, czyli jaki? Trzeba sobie samemu odkryć i domyślić się, co trzeba zrobić, żeby przejść dalej. To sprawia, że gra jest more challenging i nawet dla takiego starego pierdziela jak ja jest ciekawa. Tak kiedyś było, trzy serduszka, trzeba było przejść całego Mario. I inne tam takie rzeczy. Trzeba było się ogarniać w tych wszystkich rzeczach samemu. A nie jak teraz. Macie wszyscy tam podane na tacy. Kiedyś to było lepiej. A nie jak teraz wszystko macie łatwiutko podstawione pod buzię, pod rączki. Smok. Ziejący ogniem. To on tak specjalnie mnie... Kurde. Czyli on jest wyczuty. On jest wczuty w nasz rytm. A nie mogę kucnąć. Dobra. Tu też musimy gdzieś przejść, coś wykombinować. Ale fajnie. Słuchajcie, jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Muzyczka jest fajna, o. Save'ik. Jestem ciekaw, czy ten save się zapisze, jak ja wyjdę z gry. Byłoby fajnie. A ty. Fajnie, bo on nie ma takich ślizgów, czyli tak jak sobie wyląduję padem, tak jestem. Oś tu, Atos, Reksio, czy jak cię tam zwał? A, widzicie. Bardzo fajnie. Jestem ciekaw, czy to zamek w Niedzicy. Wyżej? Aha, dobra. Kurwa. Czy ten kasztelan czym mnie zgarnął? Hadouken! On powiedział Hadouken, nie? Naprawdę. Nie kłamie. A, widzicie. Trzeba kombinować. Nie ma latania na pałę. A jak o tym mówi mój przyjaciel, że ja latam jak typowy Red Dead Redemption. Wpadam, morduję i wypadam. Prawie oberwałem. Dobra. Ale jeszcze nie mam mapy. Klata! Klatę trzymaj, chłopie. Bo cię chłopaki pojadą, że jesteś gruby. Szczęśliwy, ale gruby. Kurwa, no widzicie, znowu mi się Red Dead włączył. Hadouken! A, kolejnego waliamy. Szkoda, że oni nie mają imion typu Izdra. Albo Naleśnik. O, widzicie tego pająka? To jest mini boss.
To jest miniboss i chyba po tym minibossie sobie zapiszę to wszystko. Sejwik. I wrócimy tu po urlopie. O nie! O nie! O nie! Boss nie wybacza. Walka będzie ciężka. Chyba nie będzie wam dane zobaczyć, jak go pokonam. Ponieważ aczkolwiek dość szybko się denerwuje, dość szybko się irytuje i muszę odrzewieć. Jest! Ha, ha, ha! Kłamałem, jestem zajebisty. Żartowałem, że się irytuję. Wcale to nie jest prawda. Moje dzieci kłamią i moja żona też. Ja jestem oceanem spokoju. Jestem kwiatosem. Kwiatem. Tukosem, kwiatem. Kwiatosem lotosu na jeziorku. Gładkim jak dupa anioła. Dobra, czyżbym dostał ses? Jest! Tak jest. I teraz klucz. Teraz mi dają klucz. Ale teraz... to ja nawet nie pamiętam, gdzie ja miałem być. Rozumie to? Czy te ptaki można złapać i nimi... Słuchajmy, czy... Idzie przeżyć, dobra. Idzie przeżyć, a kurwa. To gdzie ten klucz prowadzi? Gdzie prowadził ten klucz? Tam, dobrze. Dobrze, dobrze, okej. Policzcie, ile razy na tym wideo opuściłem brzuch i zapomniałem wpiąć klafy. Ten, kto policzy dobrze, dostanie ode mnie kebaba. I zapomina się patrzeć tam, patrzę się na siebie. Dlaczego ty patrzysz się na siebie? O, właśnie. Wiecie, kiedyś zaatakuje was groźny pies, ta sztuczka z dwoma palcami. Krokodyl Dandy to pokazywał. Prawdopodobnie skonfuduje psa i uda wam się uciec. Na te psy tu nie podziała, ale może wam podziała. Dobra, słuchajcie. A, takie buty. Kurde, rozumiem, to jest... A, czyli ja będę podążał gdzieś tutaj, gdzieś do jakiegoś chyba mega bossa. To jest mega boss. Czy to będzie ten hrabia murgrabia? Okej, okay. Safe. Ej, gra jest naprawdę fajna, słuchajcie, wkręciłem się. Będę miał muszkiet. Haha! Shoot the pistol! Tutaj, dobrze. Czy mi się kule kończą? Chyba nie. Jeszcze lepiej. Panie Marcinie, gratuluję. Bardzo fajna gra. Bardzo fajnie mi się gra. Szkieleta można przyłożyć mu w Chambolambo. A w ogóle wiecie, że Chambałamba ten zespół, nie? To Chambałamba jest z Leeds. Z tego miasta, gdzie ja tutaj sobie... O, pajączek zabił mi czaszeczki, ale super. Ale czad. Słuchajcie, będziemy chyba się zbliżać powoli do końca tego gameplaya, dlatego że... zwyczajnie mi po prostu czas nagli, wiecie? I muszę... skończyć grać przed rodziną, jak przyjadą. Do tego jeszcze trzeba zacząć pakować auto. Organizować sobie paperwork do Polski, żeby mnie nasza wspaniała policja nie ukarała za jakieś rzeczy. A czy ja mogę skakać po drzewkach? Nie. O, patrzcie, co tu się dzieje. Ile tutaj będzie przejść? Wow! Jestem w drzewku. Ciekawe, czy to jest Yggdrasil? Czy to jest może... Tredrasil, które są spalone przez Sylvanas niegrzeczną. To nic, tu się nic nie dzieje. Grzybeczki, grzybków nie wolno zjeść.
Miałem ostatnio pierwszą w życiu moją sesję na grzybach. Ale mi pozamiatało. Zamiotło mi jak radziecką gospodarkę, ale to już jest na inny odcinek. Jak chcielibyście po tym posłuchać, dajcie znać. Może posłuchacie, może nie. Te drzwi nie działają. Gandalf! Słuchajcie, można z nim pogadać? Okej, okay, do you know my name? Okej. Okay. No, okay. Coś tam możemy tutaj sobie ogarnąć. Dobra. Wracamy. Możemy to potem wrócić. Ej, ta gra ma... dużo niespodzianek. You're full of surprises, Mr. Grinch. Fajnie, można sobie zasejwować. Bardzo fajnie, dobra, słuchajcie. Tu nie wejdę. Czyli muszę gdzieś kombinować, tam. W wodzie. Ile tu trzeba mieć kluczy, słuchajcie, ej. Tylko otwórzę skrót. Ale... A double jump? Nie ma czegoś takiego. Au, 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 au! Melodia wpadał w ucho. I nie wiem, jak tutaj, kurde, zrobić, no. Po drzewkach nie wolno skakać. Może muszę jakieś jeszcze... coś innego odkryć. Tu mi wyglądało na to, że... będę mógł... skoczyć sobie po gałęzi, ale nie, a tutaj... A, widzicie, zapomniałem o strzelaniu. Czy mi to coś da? Czy strzelanie coś mi da? Nie. Ajajaj, dobra. Ja miałem jednak skończone strzały, wiecie? A, ale można go odzyskać, dobrze. Health Resort, kurde. Bo ja tego nie skończyłem. Może dlatego. Czy ja to skończyłem? Słuchajcie, nie będziemy kończyć. Będziemy kończyć już, bo jest późno. Trzeba się szykować. W każdym razie chciałem wam powiedzieć, że bardzo fajna gierka. Polecam, pograjcie. Ale też nie zapomnijcie dać subika, bo jest mi bardzo przykro i smutno, jak nie widzę subów na kanale. A tak całkiem poważnie, polecam wam tą książeczkę, jeśli gdzieś ją sobie znajdziecie, i żeby ją poczytać sobie, bo dowiecie się kilku ciekawych faktów o Janosiku. Jest bardzo mało przekazów historycznych, ale to, co jest warte uwagi. I tyle. Nie zapomnijcie dać też suba panu Marcinowi Onysko na jego kanale Onyx Games. Wrzucę linka w moim opisie, żebyście mogli tam łatwiej trafić. I co? Widzimy się po urlopie. W momencie, kiedy oglądacie ten film, ja już chyba wracam. I wtedy właśnie wam pokażę i opowiem wam o planszówkowym dungeonie Warcrafta. Zostańcie ze mną, widzimy się następnym razem i jak zawsze, live long and prosper.